często mi piszecie, że masz problem z tym, że jesz emocjonalnie. I słuchajcie, tu jest 5 takich, to jest realny problem, jak najbardziej, nie? Nie ma sensu mówić, a przestań, nie, po co to będziesz robić? Warto się temu przyjrzeć. Ja po pierwsze tutaj zawsze zachęcam, żeby zacząć medytować, czy więcej czasu przebywać w ciszy i spokoju. I dzięki temu jesteś też w stanie jakby zauważyć, jaka emocja powoduje właśnie to, że zaczynasz emocjonalnie się objadać. I tutaj warto jest popatrzeć na hangry, angry, lonely, tired. Czy jak jesteś głodna, no to co warto jest wtedy zrobić? Warto jest nie dopuszczać do momentu, czyli jeść regularnie, nie dopuszczać do momentu, gdzie jesteś strasznie głodna, już po prostu trzęsie cię aż tak, że musisz i opróżniasz całą lodówkę, nie? Więc to jest hangry. Czyli przygotowujemy i planujemy sobie posiłki tak, żeby chociaż były 3 konkretne posiłki, które pomogą ci właśnie w tym, żeby nie doprowadzić do tego potężnego odczucia głodu. Angry. Gdy jesteś wkurzona, to warto jest sobie znaleźć, ja tutaj jestem fanką regularnych treningów, czyli nawet tego, tak jak ja, jestem teraz na drugim treningu, czyli spacer. Jest to 45 minut spaceru, co najmniej w takich pięknych okolicznościach przyrody, a rano ćwiczyłam z ketlami. Więc po co to się też robi? Czyli uczysz się w jakiejś formie pracy z ciałem, czy rozmowie, krzyczeniu, psychoterapia przez ciało i tego typu rzeczy. Czyli pomagasz w sobie w tym, że uczysz się reagować na swoją złość i to nie jest właśnie objadaniem siebie, wrzucaniem w siebie większej ilości jedzenia, co powoduje jeszcze większe wkurzenie. Więc wtedy właśnie, czy to regularny ruch, czy też kwestia podejmowania trudnych rozmów i decyzji, które każda z nas musi jednak w życiu podejmować. Czyli działanie właśnie, nawet takie proste spacerony już dadzą ci dużo więcej i pomogą ci w zredukowaniu właśnie tego, jakby w dzieleniu się, jakby reagowaniu na to odczucie złości. Lonely, gdy czujesz się samotna, no to co wtedy warto jest zrobić? Jeżeli masz takiego pięknego stworka jak ja, czyli na przykład Pradę, no to wtedy miziamy tego pieska, przytulamy się. Jak masz bliskie ci osoby, to nawet powiedzenie im jakiegoś tam komplementu, porozmawianie z nimi, przytulenie się. To jest naturalne, że my potrzebujemy właśnie być otoczone, jesteśmy zwierzętami stadnymi, przytulić się i porozmawiać z bliskimi naszymi osobami. Nawet jeżeli będzie to telefoniczne, czy wysłanie komuś takiego przyjemnego SMS-a i docenienie ich za to, że są w naszym życiu, bo dobro powraca. Czyli gdy czujesz się samotna, nie, to wtedy robimy coś takiego dobrego też i dla innych, dla siebie i wzmacniamy te kontakty, które mamy z innymi ludźmi. I gdy jesteś zmęczona, to gdy jesteś zmęczona, to automatycznie chce ci się jeść i to dajesz sobie jakieś często bardzo kaloryczne jedzenie, jakaś czekolada, słodycze, alkohol, coś, co wydaje ci się, że zaś cię dźwignie i tej energii będziesz mieć więcej. I wtedy warto jest zrobić coś innego. Po prostu odpocząć. Wypić sobie na przykład jakąś przyjemną, zieloną, białą herbatkę, nie? Skonstruować taki fajny rytuał, dzięki któremu ty będziesz w stanie trochę odpocząć, nie? Czy to będzie jakieś poczytanie sobie, czy jeżeli ty jesteś przeładowana, to właśnie pójście nawet na spacer, wypicie jakiejś dobrej herbatki, zrobienie sobie jakiegoś przyjemnej kąpieli, takie docenienie siebie po całym dniu pracy i zmęczenia. Czyli te 4 rzeczy: hangry, angry, lonely, tired, gdy jesteś głodna, zmęczona, samotna i wkurzona, to są zazwyczaj takie wyzwalacze, które powodują to, że jemy emocjonalnie i warto jest, tak jak mówiłam właśnie, poradzić sobie w taki zdrowszy, z większą ilością miłości i szacunku dla nas sposobie, zamiast po prostu pogarszać jeszcze sytuację i doprowadzać się do tego, że czujemy wstyd, że czujemy niezadowolenie, wkurzenie jeszcze na siebie i ciężkość niepotrzebną. Także bardzo mi będzie miło, jeżeli przywitasz się w komentarzu i będziesz obserwować mój profil i mam nadzieję, że jest to dla ciebie pomocne. Dzięki. Co tu jest jeszcze ważne, żeby powiedzieć, to jest to, że po pierwsze to ty potrzebujesz widzieć, że jest z tym problem u ciebie i że ty chcesz to zmienić. Jak jest to jedzenie emocjonalne, to my to nie przyjmujemy jako fakt i ja po prostu tak mam. Tylko jak to już widzisz, że to ci przeszkadza, że bardzo trudno jest ci w taki sposób funkcjonować, czyli musi być taka mocna chęć zmiany i poprawy, powiedzmy, nie? I wtedy właśnie zastosowanie jakiejś form tego mindfulness, to ono ci bardzo pomoże w tym, żeby wyłapać właśnie ten bodziec, który wpływa właśnie na to, że uruchamiają ci się mocne emocje i przez te mocne emocje
ty reagujesz w taki, a nie inny sposób. Więc jeżeli ty to widzisz, że to jest, masz taką gotowość, to ta zmiana jest jak najbardziej możliwa i ta zmiana jest w stanie być właśnie skuteczną zmianą. Bo tylko i wyłącznie wtedy, jak wkurza nas jakaś sytuacja, to nie tylko jakby akceptacja jest jej, wiadomo, że ważna, ale też chęć zrobienia czegoś w tym temacie. Więc czy to właśnie z mindfulness, czy z tymi rzeczami, o których wcześniej mówiłam, to jest jak najbardziej możliwe do zrobienia. Ja miałam z tym duży problem, poradziłam sobie, także ja mam świadomość tego, że jestem w stanie ci pomóc właśnie nawet przez to wideo, ale jednocześnie, że ty jesteś w stanie to zrobić i zmienić, także do dzieła.